Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Tadeusz Miszczak. Mój zawód jako pierwszy to przede wszystkim Akademia Wychowania Fizycznego i od 25 lat specjalizację w kierunku zdrowia i dobrego samopoczucia, ale przede wszystkim urazowości. Urazowości związanych z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi i nawykami związanymi z urazowością sensi stricto, gdzie możemy uszkodzić sobie kolano czy kręgosłup, ale od jakiegoś czasu urazowością związaną z lekami. Jak się okazało, po wnikliwym badaniu i konsultacjach z wieloma lekarzami, a przede wszystkim z instytucjami, z klinikami, okazało się, że na przykład w tej chwili to jest bardzo, bardzo mocno badane przez wiele, wiele instytucji państwowych, ale i w Polsce też udało się uzyskać ten materiał w Klinice Profilaktyki Zdrowia w Warszawie. Doktor Radkowski odkrył, że 30% leków to jest przyczyna hospitalizacji. 30% przyczyny trafienia do szpitala to są leki farmakologiczne. I od tego momentu zaczął się proces jakby badania i poznawania, dlaczego aż tyle, dlaczego tyle jest skutków ubocznych i powikłań. I dosłownie, dokładnie odwrotnie. Zaczęto badać też, jak działają naturalne preparaty, a przede wszystkim naturalna żywność. Nasz układ wegetatywny, nasz układ odpornościowy, enzymatyczny przyzwyczaił się do pewnych struktur roślin, które spowodowały, że nasza ludzkość, że nasi prapradziadkowie przeżyli i dali nam możliwość życia dzisiaj. Bo jak Państwo się domyślacie, tysiące lat temu nie było lekarzy, nie było leków. Byliśmy tylko my zdani na łaskę i niełaskę przyrody. I wytworzyły się mechanizmy rozpoznawania pewnych roślin, smaków, zapachów i środków, które mogły nam zapewnić pewien poziom zdrowia na tamte czasy, na tamte warunki. I co się okazało? W skrajnych sytuacjach dochodziło do zatruć. Jak gdybyśmy zaobserwowali zwierzęta, to powiedzmy żyrafa, ona nie jest mięsożerna. Ale okazuje się, że jeżeli zatruje się, to szuka spalonych części po jakichś pożarach i próbuje ten węgiel zjadać. Albo jeżeli brakuje jej minerałów, okazuje się, że kości obgryza. Jakieś kości zwierząt, które gdzieś tam padły. Także okazuje się, że zwierzęta mają ten instynkt. Okazuje się, że w jakimś stopniu dzieci małe po urodzeniu też mają ten instynkt. Często bywa tak, zauważamy, że dziecko zaczyna lizać ścianę, gdzie jest wapń. Takie zjawisko dziwne. Albo na przykład sięga do doniczki, czym się chwali moja żona akurat, że jak byłem małym dzieckiem, wyjadała ziemię z doniczki. Czegoś tam brakowało w organizmie. Pani też, tak? No proszę, jesteśmy sami. I wiele takich reakcji zauważono, że no, coś w tym jest. Dlaczego dziecku natychmiast smakuje mleko matki? No to jest to zapisane tysiące lat. Dlaczego nie smakuje inny jakiś produkt, który gdzieś tam znajdzie? Weźmie do ust, wyrzuci. A coś zacznie rzucić. Także mamy ten troszeczkę taki instynkt zwierzęcy w tym naszym mózgu pierwotnym. I ten mózg pierwotny w zasadzie nas chroni przed pewnymi reakcjami, ale z drugiej strony uzależnia nas od pewnych reakcji. Ja wczoraj na wykładzie mówiłem o pewnych reakcjach obronnych naszego mózgu, gdzie w momencie zagrożenia wytwarzają się pewne mechanizmy obronne. I takim mechanizmem obronnym, o którym wspominałem, to był mechanizm uratowania czy zachowania życia w momencie zagrożenia. Wspomniałem właśnie o stresie, który jest podczas polowania. Powiedzmy, jest taki wojownik, który idzie na polowanie albo idzie do walki z innym plemieniem. Jest potężny stres.
I ten stres oczywiście jest rozładowany po walce albo rozładowany, gdyż ten osobnik zginie. Ale na pewno zostanie rozładowany. I nie trwa długo. Z kolei w naszych czasach stres w pracy, jak jesteśmy, nie jesteśmy w stanie rozładować naszego stresu, obijając patenta, który nam nawrzucał wcześniej i nawyzywał. No nie możemy. Więc ten stres wyzwala w nas wszystkie możliwe hormony walki, ale one nie są zużyte. One krążą. One wyzwalają hormon adrenalina, pobudza hormon chociażby insuliny, trzustka pracuje i wszystkie organy wewnętrzne pracują, żeby przygotować się do walki, żeby przetrwać zagrożenie. Bo to jest ten stres. Podwyższone tętno, wszystkie funkcje, metabolizm, żebyśmy uciekli albo wygrali. Tylko że ten przeciętny nasz pracownik, który gdzieś tam siedzi cały dzień za biurkiem, nie rozładowuje tego stresu. I to się wszystko kumuluje. A hormony krążące w krwiobiegu niestety uszkadzają nasz organizm. Powodują dezinformację. Mało tego, wyłączają pewne układy wewnętrzne, które normalnie funkcjonują. Na przykład logistykę. Na czas walki logistyka nie jest potrzebna. No, czy ten mamut ma, nie wiem, takie owłosienie, czy jest taki, czy kopytno, parzysto, czy nie. To nie ma znaczenia. Mamy wygrać. Czy też drugi taki układ odpornościowy i pokarmowy jest wyłączany, bo w tym momencie nie jest potrzebny. Na ten moment nieważne, ile tych bakterii się namnoży i czy ten pokarm się w jakiś sposób jeszcze tam przerobi. Mamy wygrać. Dlatego w tym okresie stresu mamy jedną niebezpieczną rzecz. Układ odpornościowy się wyłącza. Co jest, jeżeli się wyłącza na całe 8 godzin, kiedy pracujemy? Bo cały czas jesteśmy w stresie. Mało tego, zużywane są nasze zapasy życiowe. W momencie stresu, w momencie wysiłku tego typu bardzo dużo rodników, wolnych rodników się pojawia. I teraz pytanie do Państwa. Czy wolne rodniki to jest coś złego czy dobrego? Złego. Czy może ktoś ma jeszcze jakieś inne zdanie? Proszę Państwa, wolne rodniki są i złe, i dobre. Nie może być ich za dużo, nie może być ich też za mało. Co robią wolne rodniki? One przede wszystkim powodują, że my korodujemy. Tak jak samochód koroduje, to my też korodujemy. Czyli nasz układ, powiedzmy, utrzymywania naszej kondycji, zdrowia i witalności szwankuje. Ale z drugiej strony, w każdym wysiłku, wszyscy sportowcy mają nadmiar wolnych rodników, ale to jest proces wytrenowania. Te wolne rodniki wytwarzają się przy każdym spalaniu. Utlenianie. Ale wolne rodniki też wykorzystywane przez układ odpornościowy. Jeżeli pojawia się jakaś bakteria, taką porcję wolnych rodników układ odpornościowy wstrzykuje w bakterię, ona się rozwala. I mamy też pożyteczną stronę wolnych rodników. Jest ich też bardzo dużo, tylko że musi być równowaga. I dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć Państwu o równowadze wewnętrznej w naszym organizmie. Nie może być ich za dużo, ani za mało. One zawsze będą, bo proces utleniania jest zawsze. I teraz kwestia utrzymania tej równowagi. Sportowcy to wytrenowują. Ta ilość wolnych rodników podczas maratonu to by zabiła człowieka przeciętnego, który nie ćwiczy. Takie jest utlenianie. Ale z drugiej strony mamy obrońców. Kto broni nas przed wolnymi rodnikami, czy stabilizuje właściwą ilość tych wolnych rodników? Proszę? Tak. A na przykład aronia. Też nawet. Ale powiedzmy tak całościowo, warzywa, owoce. Natura nam stworzyła warzywa, owoce po to, żebyśmy mogli z nich korzystać. Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością. Jeżeli w tych czasach to hasło już zostało wymiecione pod dywan, a powinno wisieć w każdej klinice, w każdej aptece i przychodni, tylko żywność może być lekarstwem i tylko żywność ma możliwości tych tysięcy lat
synchronicznego, współgrania z nami, z tą przyrodą, tak żeby wywołać pewne reakcje właściwe dla funkcjonowania organizmu. Warzywa i owoce pomagają nam, przepraszam, w utylizowaniu wolnych rodników. I ta równowaga cały czas zachowana jest. Inny przykład. Z czego zbudowane są komórki, błony komórkowe? Kto Państwa wie? To przede wszystkim to są kwasy wielonienasycone, omega-3, kompleks, tam jest wiele tych kwasów nienasyconych. Co one tworzą? Jeżeli brakuje tych kwasów, a one są niezbędne i można je uzyskać tylko z zewnątrz, i one są w roślinach zielonych, one są w rybach, one są najwięcej, jedyna chyba roślina na świecie, to jest też, ale jedyna roślina, która ma więcej omegi-3 w stosunku do omegi-6, to jest siemielniane. Tam jest więcej omegi-3. To jest najważniejsza dla nas roślina w pożywieniu. Dalej rzepak, ale tam się wytwarza. Z rzepaku dopiero organizm jest w stanie wytworzyć tą omegę, ale on w 10% jest wykorzystany, z czego produkowane jest omega-3 w organizmie. Zielone rośliny, ryby, tłuste, morskie najlepiej. Tam, gdzie jest czysto, gdzie nie ma pływów, gdzie nie ma migracji tych ryb najlepiej. Często właśnie widzi się potężne firmy, które z rekina czy z wieloryba robią tą omegę. Ja nie chcę mówić o firmach, nie chcę mówić tylko o samych zasadach. Jeżeli taki rekin czy wieloryb pływa tam, gdzie są siedliska ludzkie i zjada to, co tam produkują ludzie, czyli co? Zanieczyszczenia. Czy co może być w tym oleju? A zanieczyszczenia właśnie się odkładają w tłuszczu. Więc trzeba troszeczkę tak popatrzeć na te sprawy selektywnie. Przyjrzeć się, gdzie te, jak, może zbadać trzeba. Okazało się, że też francuski rząd dotował omega-3 dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo było zdrowe. Ale co się okazało? Prawie wszystkie omegi w aptekach francuskich były utlenione. A utleniona omega jest karcynogena, czyli rakotwórcza. Czyli jeszcze gorzej działa, niż gdyby jej w ogóle nie było. I rząd francuski się wycofał z dotowania. Od tej pory, kiedy sprawdzono, zbadano. Czyli znowu, szukamy takiej omegi, która nie będzie utleniona. I z pewnością są firmy, bo znam takie, które łowią z małych ryb, niemigrujących, z zimnych wód i natychmiast są zabezpieczone w kapsułce i zabezpieczone przed światłem. Jak widzę w aptece piękne, kolorowe, żółte, w pięknym świetle, jeszcze oświetlone, żeby te żółte ładnie wyglądały, no proszę Państwa, no, czy tu jest potrzebny komentarz, czy raczej współczucie dla tych, którzy uwierzyli mocno w reklamę. Popatrzmy na to selektywnie dalej. Czemu służy omega-3? Temu, żeby gasić wszelkie pożary w organizmie. A co jest przeciwstawne do omegi-3? Omega-6. Omega-6 to jest jak podpalacz w organizmie, a omega-3 jest jak strażak. I teraz, co jest ważne w tym? Czy omega-6 jest zła jako podpalacz? Powoduje stany zapalne, proszę? Musi być równowaga. Omega-6, jak i omega-3 jest niezbędnym kwasem wielonasyconym. On jest niezbędny. To nie jest tak, że ona jest niepotrzebna, bo ludzie wpadają w skrajności i tej informacji nie mają, niestety, nie otrzymują od lekarzy, co jest karygodne. Jeżeli już idzie do lekarza, tam powinna być wiedza numer jeden. W aptekach, gdzie jest tradycja rodzinna, tam tą informację dostaniecie Państwo. Bo te apteki, które funkcjonują od wielu, wielu lat, i nie poddały się presji koncernom farmaceutycznym, że wyrzucamy wszystko, co naturalne, funkcjonują. I fantastyczne tam można doradztwo otrzymać. Ci najczęściej to są starsi farmaceuci, którzy mają nieprawdopodobną wiedzę. Nieprawdopodobną. To jest skarbnica wiedza. Szukajcie takich farmaceutów i takie apteki.
na pewno dostaniecie fantastyczne rozwiązanie na wiele. Mało tego, oni jeszcze mają tradycję tworzenia z ziół różnych preparatów. Jeszcze są te tradycje, jeszcze potrafią ubić w moździerzy coś ciekawego. Także szukajcie takich aptek. Co najważniejsze? Omega-3 kompleks i omega-6 są niezbędne. Są jeszcze wiele innych kwasów wielonasyconych, ale to są podstawowe. One trzymają nas w równowadze. Jaka powinna być proporcja dla ludzi? Stosunek omega-3 do 6? 1 do 4. Maksimum 1 do 4. W krajach Morza Śródziemnego 1 do 1. Dlaczego? Bo tam się przyzwyczaili do tej równowagi omega-6 do omega-3. Dla Europejczyków 1 do 2, 1 do 4 maksimum. A wiecie Państwo, jaki jest stosunek? 1 do 20, nawet do 40. Czyli co mamy w organizmie? Ciągły stan zapalny. Dezinformacja jest przyczyną wszystkich chorób. Dezinformacja to jest przyczyna wszystkich chorób. Właściwa logistyczna informacja jest przyczyną powrotu do zdrowia. Zapamiętajcie sobie to Państwo raz na zawsze, bo to jest całe clue, to jest cała podstawa wiedzy o medycynie. Jeżeli każdy, kto zajmuje się jakąśkolwiek formą medycyny, czy to jest lekarz, czy to jest farmaceuta, czy to jest zielarz, czy to jest specjalista od medycyny żywienia, czy trener, czy lekarz od sportu, musi to wiedzieć. Dezinformacja w organizmie to jest początek i koniec chorób. Prawdziwa logistyka wewnętrzna i prawdziwa informacja jest powrót do zdrowia. I próba wytwarzania jakichkolwiek kopii z roślin jest totalnym błędem. Cokolwiek wytworzymy, to jest prawoskrętne. A w naturze co jest? Wszystko lewoskrętne. I do tej pory nikomu nie udało tego stworzyć. Oczywiście, dobrze, że Pani wspomniała, będę mówił też o Panu doktorze Rad, który tworząc z natury pewne preparaty, korzysta z tych preparatów. Bo jak się okazuje w laboratoriach, to jest to, co jest stworzone z syntetycznych związków, nie potrafi naśladować natury. Dlaczego? Bo chociażby taki prosty przykład. Jeżeli mamy chociażby tą witaminę C, to jest, jeżeli ktoś mówi, że witamina C to jest kwas askorbinowy i tylko, to jest wiedza z lat 30. zeszłego stulecia. Bo wtedy odkryto witaminę C i ktoś odkrył kwas askorbinowy i zapisali, to jest witamina C. Ale nikt głębiej nie wszedł w struktury, które tworzy tak naprawdę w roślinie witamina C. Tam są siostrzane związki, które są niezbędne, żeby metabolizm prawidłowo funkcjonował. Siostrzane związki, które razem z kwasem askorbinowym w torze metabolicznym dostarczane są do naszego organizmu i każdy ma swoje miejsce. Oczywiście najważniejsze, główne i bardzo widoczne to jest kwas askorbinowy, czyli niby ta witamina C, na którą tak nazwano, ale obok są wszystkie inne, flawonoidy, barwniki, kwercytyna, hesperydyna, wszystko, co jest niezbędne do równowagi wewnętrznej. To tak samo, jakbyśmy stworzyli na przykład super, mamy omega-3 i tylko omega-3. I nagle się okazuje, że stany zapalne, które wytwarza, czy te zapalenie, które wytwarza omega-6, jest niezbędne. Kiedy jest niezbędne? Kiedy na przykład się skaleczymy. Co tam jest potrzebne? Zapalenie. Żeby zniszczyć te bakterie, które się mnożą, trzeba stan zapalny stworzyć. To jest taki prosty, najprostszy przykład. I w wielu funkcjach naszego organizmu ten stan zapalny z omega-6 jest bardzo potrzebny, ale musi to być w równowadze. Nie można tego zachwiać. I nasz Wszechmogący stworzył nas tak, że wszystko jest w równowadze. Dlatego przyjmowanie syntetycznej witaminy C, którą można wyprodukować za grosze, a sprzedaje się setki procent, czy nie tysiące drożej, nie można postawić obok naturalnej witaminy, no bo to jest chociażby grzech. Nie można ludziom wmawiać, że to, co jest w naturze i to, co ma tą strukturalną budowę, subtelnie zbudowaną, my nie do końca jeszcze znamy. Nauka nie do końca rozpoznała, co jeszcze w tej roślinie jest. To są tak subtelne związki, które wbudowują się, dokładnie wkomponowują się w nasz organizm i my nie wiemy do końca jak. Więc kombinowanie, że tego trzeba więcej, tamtego mniej, to jest co najmniej ignorancja, jeżeli nie pycha.
Dlatego obserwujmy rośliny, obserwujmy naturę i to wszystko, co możemy zrobić. W naturze jest informacja prawidłowa, która uruchamia procesy samoregulacji, samoleczenia, a w stworzeniu syntetycznych związków jest dezinformacja. To, że jest dezinformacja, to, że pobudzimy organizm do jakiegoś działania, bo organizm rozpoznaje, bo układ odpornościowy powie, aha, to jest na przykład beta-karoten, no to jest czyli ten najsilniejszy, czyli ten, który da sygnał informacyjny i przygotowuje się jakby do pewnej pracy, bo budulec przyszedł, możemy go wbudować gdzieś. Tylko, że beta-karoten powinien wkomponować się w towarzystwie wszystkich karenotoidów. I między innymi badania, które przeprowadzono w 1996 roku, to już wspominałem wczoraj, na palaczach i byłych palaczach, tam około 20 tysięcy osób, w grupie, gdzie podawano sam beta-karoten, ilość zgonów 18% wzrosła, a w ogóle zachorowań na raka płuc 26%. I co się wydarzyło? To, co miało pomóc, beta-karoten, każdy, to on na pewno chroni palaczy przed rakiem płuc, spowodował, że tego raka było więcej. Dlaczego? Nie to, że beta-karoten ma coś złego w sobie. On jest bezcenny i absolutnie musi być. Tylko musi być w towarzystwie całego zespołu współpracującego z tym beta-karotenem. Bo co robi beta-karoten? Po pierwsze podrażnia płuca, po drugie blokuje alfa-karoten, który chroni płuca. I komisja bioetyczna zareagowała natychmiast. Badanie miało być 6 lat, okazało się, że po 3-4 latach przerwano badania, bo ta krzywa rosła tak. Gdyby te badania dalej szły. Czy znacie Państwo preparaty, które w aptekach są jako beta-karoten sam? Coś tam? Przebadano też witaminę E. To samo. Wyniki przerażające. Nie ma w naturze pojedynczych związków. I nigdy nie było. Tak samo możemy tutaj porównać sytuację. Czy spotkaliście się Państwo, że mąka biała rośnie na drzewach? Albo można ją wykopać? Biała mąka. Chyba nie, nie? A co to jest biała mąka? W niektórych przypadkach ona się szybciej wchłania niż cukier. A co to jest cukier? W naturze rośnie cukier? Nie. Jeżeli jest w buraku, to jest cała grupa witamin z grupy B. Wiecie Państwo, co to jest choroba beriberi? To jest choroba książęca chińskich cesarzy. Dlaczego? Bo w którymś wieku ktoś tam wymyślił coś takiego, że dla cesarza specjalnie polerowany będzie ryż, bo ładnie wygląda. No i rodziny cesarskie zaczęły jeść ten ryż. I co się okazało? Zaczęli chorować i nazwano to chorobę książęcą. Nie wiedzieli wtedy jeszcze, skąd ona pochodzi. No, nikt nie chorował, tylko rodziny królewskie, cesarskie. No więc to na pewno jakieś wyróżnienie specjalnie, może tam, no różnie doszukiwali się. Okazało się, że zabrakło im z grupy B witamin. A one powodują zesztywnienie kolan i to jest taki owczy chód i to jest nazwa właśnie owczy chód, to jest beriberi. Także mamy przyczynę bezpośrednią pewnych chorób, których jest masę, cała ilość związanych z niedoinformowaniem albo ze zniekształceniem naturalnych związków, które są w przyrodzie. I dopiero w którymś tam wieku dowiedziano się, że biały ryż to jest pozbawiony tego cennego związku czy zespołu tych cennych związków, które są w tej otoczce. To samo w każdym ziarnie jest skorupka, która jest zestawem różnych. Jest zarodnik, który jest bezcenny, bo on ma spowodować wzrost nowego życia. To wszystko razem jest bezcenne dla naszego organizmu. A sama biała mąka czy cukier to jest prosty związek energetyczny, który jest wykorzystywany przez organizm. Ale w jaki sposób? Znowu wrócimy do mózgu pierwotnego. Mózg pierwotny w naszym organizmie zapamiętał jedno. Idzie głód, chronimy tłuszcz. Tysiące lat minęło w tym systemie. Kto nagromadził tłuszczu, przeżył zimę i spowodował, że populacja wzrosła.
bo był w stanie być sprawny, silny, dogonił chociażby tą uciekającą panią, która i tak dalej. I co się wydarzyło? Oczywiście tysiące lat minęło, ale mechanizm lęku pozostał i mechanizm obronny w naszym organizmie wytworzył się. A mianowicie tak, jeżeli w danej chwili dany osobnik, w tym mózgu pierwotnym, mózg nasz odczuł, że idzie głód, natychmiast przestawiał się na protekcję tłuszczu, na zachowanie tłuszczu i spalał nawet w wątrobie własne mięśnie. I często bywało tak, że w którymś tam momencie, jeżeli szedł głód, to ci wojownicy nie wychodzili już na polowania, byli bardzo zmęczeni, siadali przy ognisku, ale tłuszcz się odkładał. Ten mechanizm pozostał. I teraz co się pojawiło w tym czasie, jeżeli jest nadmiar pokarmu? 50 jakieś lat temu w Ameryce ktoś genialnie wymyślił, że z powodu głodu powojennego stworzymy dobrobyt. I zaczęli szukać rozwiązania. Więc wymyślili duże ilości zboża. Ktoś tam jeszcze coś dziwnego wymyślił, że tłuszcz jest szkodzi, że tłuszcz to cholesterol. Ale nie przewidział jednej rzeczy, że tłuszcz, a cholesterol to są dwie rzeczy. Cholesterol jest bezcenny w organizmie i ktokolwiek manipuluje. Ja ostatnio słyszałem na sympozjum, gdzie starszy lekarz powiedział, ktoś, kto wymyślił lek statyny na hamowanie czy zmniejszanie ilości produkcji cholesterolu, dostanie wielki pomnik, ale na samym dnie piekła. I jeżeli ktoś powiedział to na sympozjum, gdzie przy gronie lekarzy i jeszcze jedną rzecz powiedział, z kolei jeszcze inny lekarz, o lekach, żeby nie zapomnieć, to powiem Państwu w tej chwili. Powiedział taką może przypowieść ciekawą o interakcjach leków, że jeden lek jest w stanie przewidzieć lekarz taki rodzinny interakcje. Przy dwóch to już musi być zespół lekarzy, żeby z różnych specjalności mogli uzgodnić pewne krzyżowe działanie leków. Przy trzech to już na poziomie lekarza krajowego, laboratoriów jest w stanie przewidzieć interakcję krzyżową. Przy czterech lekach to jedynie sam wszechmogący może przewidzieć interakcję. Przy pięciu sam wszechmogący nie da sobie rady. I on wtedy wstał i powiedział, koledzy lekarze, trochę pokory. Zacznijmy patrzeć na naturę jako na coś genialnego i to nie my jesteśmy doktorem Hausem, bo to tylko jeden jest na świecie. Ponoć wielki mózg, który wszystko przewiduje, a reszta nie dowiaduje się albo nie wie jak zrobić i patrzy na doktora Hausa. On nie zdąży przelecieć na cały świat i wszystkim wytłumaczyć, jakie reakcje są wewnętrzne i natychmiast mieć rozwiązanie. W każdym razie w filmie można było to zrobić i wielu lekarzy właśnie mówi, jest zafascynowany doktorem Hausem, bo takie rozwiązania. A inni, którzy poznali naturę, mówią, to jest taki strażak, który gasi pożary, jak zaczyna się palić. Po co? Po co? System logistyczny uprzedzający o pożarze wystarczy zamontować, albo uruchomić z powrotem, albo dopuścić, bo ten system w nas jest. I on decyduje, czy ten pożar jest właściwy, czy tutaj zapalenie jest potrzebne, bo one może jest potrzebne po to, żeby ugasić gorszy pożar związany z rozwojem jakiejś choroby. I tam jest stan zapalny. No i między innymi sytuacja taka, bo ja mam bardzo dużo przyjaciół lekarzy, z którymi współpracuję ze względu na pracę, którą wykonuję. Jest znowu podział. Jedni mówią tak, no jak jest temperatura, trzeba ją zbijać lekami, tak? A druga grupa lekarzy mówi, jak? Przecież to jest budowanie układu odpornościowego. Największa, najwspanialsza rzecz to jest system obrony i tworzenia układu odpornościowego. W jakim stanie on się tworzy? Właśnie w momentach, kiedy reaguje. A reaguje wtedy, kiedy potrzeba jest. Jeżeli podnosi się temperatura, to jakiś błąd inteligencji Boga czy natury? No nie. Jest to konkretna reakcja układu odpornościowego na dany problem. I w każdej sytuacji temperatura do jakiegoś stopnia buduje układ odpornościowy.
To samo jest sterylne życie, wszystko wycieramy. Dziecko musi dostać porcję bakterii. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy sterylnie trzymać do końca, to nie zdąży zbudować swojego układu odpornościowego. Może dlatego tak chętnie wszyscy chcą szczepić ludzi. Jeżeli Państwo, nie chcę powiedzieć ani słowa o szczepieniach, bo jak gdybym tutaj rozwinął temat, to musiałbym sięgnąć do źródeł i do badań z czasów, kiedy pierwsze szczepionki wprowadzono. Ale proszę Was, wejdźcie na stronę profesor Majewska szczepienia. To właśnie profesor Majewska pomogła pani minister Kopacz podjąć decyzję, żeby wstrzymać szczepionki na ptasią grypę. Dzięki temu wojsko niemieckie zareagowało i dowiedziało się, aha, coś tu nie gra, zbadajmy te szczepionki. I okazało się, że to są zbyt toksyczne dla wojska niemieckiego, dla Bundeswehry. Wycofały się i tak się później lawinowo wszyscy wycofali. Wiecie Państwo, jak ja słyszałem, bo miałem dzieci w Anglii i one mówiły, tata, słuchaj, tu jakieś doły do spalania zwłok, że jest taka panika, że ludzie już na zapas płacą dodatkowo pieniądze, żeby tylko tą szczepionkę dostać, a później po akcji pani profesor Majewskiej wszyscy się nagle, tak, szczepionkę, jaka szczepionka? Dziękuję, nie. Pamiętacie Państwo akcję. I to była nie tylko jedna akcja, i tych akcji jest coraz więcej. Ludzie zaczynają świadomie żyć i dzięki Bogu lekarze zaczynają studiować medycynę. Wracają do medycyny, tej medycyny prawdziwej, w której są wszystkie informacje związane z tym, jak my funkcjonujemy w środowisku, jak w awatarze, gdzie wszystko ma swoje połączenia, powiązania. My nie jesteśmy nagle wyizolowaną jednostką, która funkcjonuje w jakiś sposób, no bo mu się tak udaje funkcjonować. Nie. Tysiące lat przyzwyczajeń, nawyków i budowania całego systemu samoregulacji, samoleczenia. Gdybyście Państwo chcieli z kolei zobaczyć, jak wspaniałą pracę wykonuje człowiek, którego poznałem i całą firmę, często właśnie rozmawiam na spotkania Stowarzyszenia doktora Rata, jeżdżę często, który właśnie opowiada właśnie o tych wszystkich skutkach działania, niepohamowanej chęci zarabiania na ludzkich nieszczęściach, tych koncernów farmaceutycznych, które są nieuczciwe. Są nieuczciwe i te trzeba promować, ale są nieuczciwe, które cokolwiek słyszymy, afera, tutaj jedna firma, 3 miliardy odszkodowania, tamta 2,8. Popatrzcie Państwo, wejdźcie na internet, dowiecie się, które firmy co eksperymentowały w tych czasach na ludziach. Wkładając różne środki, sprawdzając, jak one reagują na ludziach, w klinikach, gdziekolwiek. Na szczęście zaczyna się ta świadomość lekarzy coraz większej i dzięki Bogu. Akurat jestem w środowisku sportu, gdyż Akademia Wychowania Fizycznego i cały zestaw potrzeb dla sportowców to jest wiedza w kierunku zdrowia. Ona wymusza finansowo pewne zachowania w stosunku do sportowca, które dadzą jemu największą kondycję i zdrowie. Czyli trenerzy, lekarze medycyny sportu, specjaliści od medycyny żywienia, sportu, co robią? Robią wszystko, żeby ten sportowiec bił rekordy. Dlaczego? Bo z tego są pieniądze. Wszyscy zarabiają. Czyli nastawienie jest w kierunku zdrowia. Szukamy wszystkiego, co jest związane ze zdrowiem. Ale odwrotna sytuacja. Nie są sportowcami, są przeciętnymi obywatelami. Czym się zajmuje cała medycyna? Chorobami. Jakby konsekwencja tej wiedzy w kierunku chorób, skutków, a nie przyczyn, daje nam akurat takie wyniki, jakie są. Gdzie 30% przyczyn bezpośrednich, jak mówiłem na początku, co ogłosił Klinika Profilaktyki Zdrowia i dziesiątki klinik w Europie, 30% bezpośrednich przyczyn hospitalizacji są leki farmakologiczne. Przecież to jest przerażające. To oficjalnie już podane. Także to nie jest jakaś wyimaginowana wiedza, informacja.
Mówi się o lekach, które do 80-70% nawet powodują powikłania, zgony. Wraca się do tyłu, do leków, które były wprowadzane. Naprawdę ta wiedza jest przeogromna. Wiele jest mitów na ten temat, które mówią o tym, jakie leki, jakie suplementy, jakie substancje pomagają albo nie. Państwu chciałbym dzisiaj też przedstawić może parę informacji związanych nie tylko z substancjami czy lekami, ale po prostu z tym, co w nas już jest gotowe, tylko należy to uruchomić, dostarczyć organizmowi budulca, który może odpowiednio odbudować nasz organizm i posprzątać w tym organizmie. Jeżeli Państwo macie chociażby ten mechanizm obronny, jeżeli chodzi o głód, co się wydarza, jeżeli zwiększamy ilość porcji w ciągu dnia? Powinniśmy jeść 4-5 razy dziennie. Dlaczego? Bo trzustka tworzy insulinę, produkuje insulinę. Na każdy sygnał pokarmowy, który dociera do niej z układu pokarmowego. Trzustka zamienia cukier. Trzustka, przepraszam, jest takim strażakiem. Może tak łatwiej będzie to zrozumieć. Jest takim strażakiem, który pilnuje, żeby jak najszybciej ten cukier dotarł do komórek, żeby komórki mogły tą energię przerobić na twórczą, fizyczną i tak dalej. Ale to jest taki program obronny. Tylko co się dzieje, jeżeli nie 4-5 razy dziennie ta insulina się pojawia, taki prysznic insulinowy, tylko jak ludzie podjadają często 20 nawet razy dziennie, 20 razy ten prysznic, wyrzut insuliny. A insulina jest to jeden z najbardziej toksycznych związków i ona uruchamia inny, cały system gruczołów dokrewnych i przeróżnego rodzaju hormony krążą, które są niepotrzebne w danej chwili. Właśnie między innymi hormon walki, adrenalinę, kortyzol i tak dalej. To wszystko zaczyna się kłębić i mieszać i powoduje dezinformację. Znowu wracamy do tego samego. Dezinformacja. Informacja jest początkiem zdrowia, dezinformacja jest końcem zdrowia. Między innymi z tego i z innych powodów wiele firm, tak jak już wspomniałem, dr Rad, profesor Pilzer, zespoły mikrobiologów z całego świata poszukują powrotu z powrotem do wiedzy z tamtego okresu. Wiecie Państwo, że jaki jest wzrost zachorowania na cukrzycę w USA od 50. lat, kiedy wprowadzono wiedzę, że cholesterol to jest tłuszczu. Cholesterol nie jest tłuszczu, cholesterol jest z węglowodanów. Z węglowodanów. To układ obronny, ten lęk powoduje, że te węglowodany są przerabiane na tłuszcz i odkładane. Zwiększyła się cukrzyca w USA 700%. Od tamtego czasu 700, nie 70, 700%. Ponad 50% jest Amerykanów chorych na otyłość związana z tym. A jeżeli zaczyna się otyłość, to kwestia kilku do 8 lat, jak pojawia się cukrzyca. Między innymi w Kanadzie pojawiła się firma Toda Herbal International. To jest firma, to jest w ogóle powód, dlaczego udało mi się pomóc mojej siostrze, która śmiertelnie była chora i 12 lat temu sprowadziliśmy ten preparat z Kanady, żeby nie trafiła do hospicjum. To jest powód, dlaczego ja też spróbowałem. Ja miałem też problem sercowy, ciśnienie skaczące, niedomykanie zestawki. I cały zespół, łącznie z kardiologiem, ordynatorem, zdecydował, że będę miał operację. Po 6-7 miesiącach używania tego preparatu okazało się, że nie mam śladu po chorobie wieńcowej. I od tamtej pory zacząłem się zastanawiać bardzo głęboko nad tym, dlaczego coś, co jest naturalne, tak skutecznie działa,
a coś, co jest chemicznym lekiem, tak słabo i wręcz odwrotnie. Powoduje dezinformację w naszym organizmie. I co się okazało? Rośliny, które są, otaczają nas, one same w sobie mają tą prawidłową informację. Ale jeżeli one są w przyspieszonej wegetacji z nawozami, opryskami, to one same w sobie nie zdążą zbudować czego? Układu odpornościowego. A jak one nie mają układu odpornościowego zdrowego, to co jest? Chorują. Wtedy opryski, grzybice i inne rzeczy. I to jest najgorsze, bo te rośliny zjadają zwierzęta, co mają? Dokładnie te same choroby, co te rośliny. Ale jeżeli my zjadamy rośliny, a jeżeli ktoś jest mięsożerny i zjada te zwierzęta, przenosi to. A jeżeli te zwierzęta są jeszcze dodatkowo stymulowane, jeżeli chodzi o wzrost, antybiotykami, bo jak się podaje odpowiednią ilość antybiotyków i innych związków, to jeszcze bardziej masa mięśniowa przyrasta, no to mamy co antybiotyki w sobie. A co antybiotyki robią, Państwo wiecie? Jeżeli podajemy antybiotyki, to co się dzieje? Przede wszystkim jest zniszczona flora bakteryjna. Ten kordon policji, ten niezbędny, który broni nasz układ pokarmowy przed niebezpiecznymi bakteriami, grzybami i wszystkim tym, co zjadamy przypadkowo. I nagle jest wycięty tak prawie do nogi. I co w to miejsce wchodzi? Bo pustki nie ma. Te grzyby, te bakterie, te złośliwe, te nam niepożądane. I zaczyna się proces zapalny, grzybiczy, to się rozsiewa. Jeżeli się stan zapalny przedłuża w układzie pokarmowym, to po pierwsze mamy obciążenie układu odpornościowego, po drugie niedobory w organizmie, bo nieprawidłowy jest metabolizm. I co mamy? Stan zapalny w tętnicach. Jak jest stan zapalny w tętnicach, jakie reakcje obronne? Pierwsze, produkcja większa cholesterolu, bo mikropęknięcia grożą tętniakiem albo rozerwaniem tętnicy, prawda? Więc cholesterol jest produkowany, żeby to pozaklejać, wygładzić i tak dalej. Czy cholesterol jest zły, czy niedobry, czy dobry? Cholesterol jest niezbędny. To jest substancja, która jest niezbędna w produkcji choćby hormonu płciowego. Ile jest teraz problemów z zajściem w ciążę? Popatrzcie Państwo naprawdę to tak szerzej. Cholesterol jest nosikiem niektórych witamin, białek. Niezbędny we wszystkich reakcjach. To jest składnik, który jest absolutnie niezbędny. Nie można tym manipulować. Jeżeli obniżymy poziom cholesterolu, może się okazać, że więcej chorób wywołamy z tego powodu. Ale obniżenie statynami cholesterolu powoduje, że statyny blokują tor metaboliczny koenzymu Q10. A koenzym Q10 czemu służy? Prawidłowej pracy serca, energetyki serca. Czyli popatrzcie, ktoś wymyślił leki na obniżenie cholesterolu. A cholesterol ma funkcję jedną, zabezpieczyć przed rozerwaniem tej tętnicy i to wszystko. I wystarczy zmniejszyć stan zapalny tu, cholesterol przestanie być produkowany w nadmiarze. Bo on nie jest pomyłką wszechmogącego ani natury, to jest system obronny. Ale co się dalej dzieje? Załóżmy, że stan zapalny jest. Druga funkcja. Jeżeli mamy stan zapalny i ta tętnica w stanie zapalnym jaka się robi? Opuchnięta, rozwarstwiona, zwężona, ona się zwęża. A jeżeli mamy mniejszy otwór, przez który ma być przepompowana ta sama ilość krwi, co organizm robi? Podnosi ciśnienie. Czy podniesienie ciśnienia w takiej sytuacji to, co jest czymś złym? Sportowiec ma takie ciśnienie, że rozwaliłoby każdego, ale on ma wytrenowane. A tu stan zapalny spowodował, że ciśnienie skoczyło do góry. Ale co się wydarzy, jeżeli my obniżymy to ciśnienie? Jeżeli my to ciśnienie obniżymy, ta krew gdzieś na pewno nie dotrze.